Guten Tag, mein Name ist Jessica Sänger. Dzień dobry, nazywam się Jessica Zenger i bardzo serdecznie Państwa witam na czwartym wydarzeniu z serii Miasta Książki Warszawa-Frankfurt. W pierwszej części chciałabym przekazać Państwu praktyczne informacje. W swoim menu po prawej stronie znajdą Państwo znak globusa. Za pomocą tego znaku można wybrać kanał językowy, ponieważ dzisiejsze wydarzenie jest tłumaczone symultanicznie na język polski i język niemiecki. Rozmowy i wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami rynku książki w Polsce i w Niemczech ma długą tradycję realizowaną przy współpracy pomiędzy frankfurckimi etatami książki, Polską Izbą Książki i Goethe Instytut w Warszawie. To właśnie Instytutowi Goethego zawdzięczamy, że tę wymianę doświadczeń możemy kontynuować mimo pandemii. Wielokrotnie w roku różne osoby zaangażowane w rynek książki spotykają się ze sobą wirtualnie, by wymieniać się doświadczeniami i informacjami. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych organizatorów. W internecie dostępne są również nagrania dotychczasowych wydarzeń. Temat, który będziemy poruszać dzisiaj, brzmi lobbying w czasach globalizacji rynków książki. Na naszą rozmowę mamy mniej więcej godzinę czasu i zapraszamy też publiczność do zadawania pytań. Publiczność łączy się z nami za pomocą różnych kanałów. Osoby uczestniczące w tym spotkaniu na Zoomie mogą korzystać z funkcji zadawania pytań, która dostępna jest na tej platformie. Serdecznie witam naszych dzisiejszych rozmówców, Włodzimierz Albin i Peter Kraus von Kleff. Pan Włodzimierz Albin jest prawnikiem i współzałożycielem i współwłaścicielem domu wydawniczego ABC, wydającego literaturę prawniczą od roku 1999. Jest prezesem zarządu wydawnictwa Wolters Kluwer. Jest również członkiem Rady Polskiej Izby Książki. Serdecznie witamy. Naszym drugim gościem jest Peter Kraus von Kleff, który od wielu lat zajmuje się rynkiem wydawniczym. Między 2016 a 2020 rokiem był prezesem wydawnictwa Holzbrink w Hamburgu. Działa również społecznie w Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Serdecznie witamy. Lobbying. O co chodzi i czy ma on swoje miejsce na rynku książki? Dzisiaj tym tematem chcemy się zająć. Spotykamy się w gronie przedstawicieli federacji czy organizacji krajowych i Europejskiej Federacji. Mam nadzieję, że będziemy w stanie w tym gronie porozmawiać właśnie o takiej organizacji. Jako pierwszego poproszę pana Włodzimierza Albina, aby powiedział o roli waszej organizacji. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To jest świetny pomysł, który realizujemy już od prawie roku, tego rodzaju spotkania i myślę, że one bardzo wzbogacają zarówno polski ruch wydawniczy, jak i jeżeli mamy okazję spotykać się w gronie międzynarodowym, to także międzynarodowy. Chciałem powiedzieć, że Polska Izba Książki, którą tutaj reprezentuję i której miałem zaszczyt być prezesem przez dwie ostatnie kadencje, już istnieje 30 lat. W porównaniu oczywiście z niemieckimi organizacjami to jest krótki czas, ale dla Polski to był czas bardzo burzliwego rozwoju i także uczenia się wielu rzeczy. Nie do końca się chyba jeszcze nauczyliśmy, trzeba być może mieć 100 albo 150-letnią organizację i wtedy ona potrafi te różne meandry i zmiany polityki przewidywać. My ciągle napotykamy się jednak niestety na przeszkody, no ale mamy dwa główne zadania. Jedno zadanie to jest po prostu lobbying, to znaczy zajmujemy się tym, żeby przepisy prawa dotyczące naszej działalności, czyli przede wszystkim przepisy związane z prawem autorskim, przepisy związane z działalnością
gospodarczą w ogóle, a w szczególności z działalnością wydawniczą i księgarską, nie zmieniły się na korzyść. Czyli mamy pilnować, żeby władze państwowe, jak chcą coś zmienić, to z nami to konsultowały i wypowiadać się na ten temat. Po drugie, przedkładamy własne projekty, czyli jeśli uważamy, że coś byłoby korzystne nie tylko dla naszej branży, ale także dla państwa, to chcemy, żeby to było poddane obradom odpowiednich gremiów państwowych, czy przede wszystkim rządu i parlamentu. I to jest ta działalność lobbyingowa, o której mówimy. I druga część działalności to jest działalność środowiskowa, czyli chcemy, żeby nasze środowisko miało większe kompetencje, czyli tworzymy różnego rodzaju kursy, szkolenia. Chcemy wiedzieć więcej na temat tego środowiska, dlatego że bez tej wiedzy, jak ono w ogóle wygląda, ile zarabia, ilu tam jest autorów, pracowników, to trudno lobbować, więc ta wiedza jest takim potężnym narzędziem do tego, żebyśmy mogli rozmawiać z państwem, i to jest druga rzecz. A trzecia, no to jest też czasami są wewnętrzne konflikty, no i wtedy my powinniśmy być tym, który rozsądza to. Nasz sąd koleżeński albo jakaś płaszczyzna dyskusji, która pozwala nam załagodzić spory. No i generalnie to jest to, czym się zajmują izby gospodarcze wszędzie, chociaż ja uważam, że teraz to się bardzo zmieniło, ale to pewnie Petr będzie mógł mi powiedzieć więcej na ten temat. Dziękuję. Vielen Dank, Włodek. Bardzo dziękuję, Włodku. Peter, czy chciałbyś też opowiedzieć o zadaniach Europejskiej Federacji Wydawców? Tak, oczywiście. Chciałbym jednak też wyrazić na początku radość, że mogę zobaczyć Włodka po raz kolejny. Wcześniej spotykaliśmy się oczywiście fizycznie. Na początku chcę powiedzieć, że lobbying to nic złego, bo po prostu jest częścią procesu formowania się opinii politycznej, przyczynia się do rozwoju. Tym bardziej ważne jest to, by wydawcy, ich przedstawiciele prowadzili działalność lobbystyczną. I ważne jest też to, żebyśmy to robili na wspólnej platformie, na przykład na poziomie europejskim, żeby każdy nie musiał tego robić osobiście. W naszej federacji mamy 29 krajów członkowskich, więc można powiedzieć, że mamy więcej państw członkowskich niż Unia Europejska, Islandia, Norwegia jest u nas i na szczęście u nas nie było Brexitu. Cieszymy się bardzo, że nasi brytyjscy koledzy nadal są członkami naszej federacji. Mamy wielu pracowników etatowych, którzy pracują z biura w Brukseli. To jest grupa bardzo profesjonalna i pozwala nam też profesjonalnie funkcjonować w ramach całej sieci. Jesteśmy aktywni właśnie w biurze w Brukseli, też w Strasburgu i uświadamiamy też, jak ważnym podmiotem jest dla gospodarki. 130 tysięcy osób pracuje bezpośrednio w branży książki w Europie, ale to są osoby, które tylko jakby bezpośrednio tym się zajmują. Do tego trzeba doliczyć też inne branże powiązane, na przykład pracowników drukarii. Zwłaszcza, że 650 tysięcy nowych pozycji pojawia się na rynku europejskim każdego roku. Tak fantastyczna jest nasza różnorodność. W 2019 roku przed wybuchem pandemii odnotowaliśmy też sprzedaż 22 miliardów euro. To jest wartość sprzedaży wszystkich wydawnictw. FEP funkcjonuje jako organizacja parasolowa, żeby działać na rzecz wszystkich wydawców europejskich, żeby reprezentować ich interesy w Brukseli, żeby tworzyć sieci, żeby budować solidną sieć kontaktów, która będzie bazować na wzajemnym zaufaniu, również by być partnerem w dialogu dla Komisji Europejskiej, dla Parlamentu. My jesteśmy tutaj na miejscu w Brukseli i to jest bardzo ważne właśnie dla naszej federacji, dlatego że
Jesteśmy tu na miejscu, możemy działać bezpośrednio, nie za pośrednictwem jakiejś kancelarii prawnej, którzy dopiero zwracaliby się do polityków, tylko my, faktycznie osoby doświadczone w branży, jesteśmy na miejscu, możemy rozmawiać i mówić polityczkom i politykom, jakie konsekwencje mają różne zmiany, jak różne rzeczy mogą się przekładać na prawa autorskie, na własność intelektualną, jak to jest z nowymi technologiami, co się dzieje, kiedy pojawiają się e-booki i tak dalej. Więc dbamy też przede wszystkim o to, żeby Europa miała dostęp do tych wszystkich danych liczbowych, danych statystycznych, o których mówiłem wcześniej, w postaci zagregowanej. Dlatego zbieramy je w poszczególnych krajach, przedstawiamy je w taki sposób zagregowany, żebyśmy mieli w ręce argumenty w rozmowie z politykami. Oczywiście działamy na rzecz wolności słowa, na rzecz różnorodności. I to dotyczy różnych obszarów, zarówno naszych publikacji, ale też po prostu takich naszych działań personalnych. Prowadzimy dialog i wymianę ze sobą. Mamy różne spotkania, też tak zwane spotkania professional meeting. I to są takie spotkania, gdzie nie chodzi tylko o lobbying, ale gdy chodzi o inne tematy, na przykład jak jest w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o ułatwianie dostępu. Na przykład jeżeli chodzi o kwestię udostępniania książek w postaci elektronicznej dla osób niewidzących. Więc wtedy staramy się dowiedzieć, jak to realizują poszczególne kraje. I takie wydarzenia organizuje nasza federacja FEP, żeby była taka platforma wymiany, żeby zbierać te informacje, żebyśmy mogli w waszym imieniu zabierać głos w sposób wiarygodny. Powiem też bardzo szczerze, że bardzo chętnie bym przyjechał do Warszawy, wolałbym być fizycznie w Warszawie, zwłaszcza, że byłem na targach książki w Warszawie w zeszłym roku, a Polska jest dla nas bardzo ważnym krajem członkowskim. Rozmawiamy z naszymi europosłami również i oni nas chętnie słuchają, więc tym bardziej jestem Polsce wdzięczny. Dziękuję bardzo. Peter, a teraz pierwsze pytanie, które chciałabym zadać Włodkowi. Jakie kwestie albo jakie problemy pojawiły się w ostatnich latach, którymi się intensywnie musieliście zajmować albo nadal zajmujecie? No, ja jestem wydawcą od 30 lat, bo rzeczywiście jestem sprawnikiem z wykształcenia, jak powiedziałaś, ale to już było bardzo dawno temu i przez te 30 lat strasznie dużo się zmieniło. Myślę, że wszyscy to wiemy. Najpierw zetknęliśmy się z piractwem takim kserowanym na skalę nieznaną w poprzednich epokach, jeśli chodzi mówię o problemach, z którymi spotykają się wydawcy. Najpierw spotkaliśmy się z olbrzymim piractwem, którego wcześniej w ogóle nie było i w wielu krajach nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. Potem zetknęliśmy się z piractwem elektronicznym, które przestawiło wszystko na zupełnie inny poziom. Potem zetknęliśmy się z handlem elektronicznym na dużą skalę. To zaczęło się od Amazona, ale poszło dalej. I następnym problemem jest elektroniczne piractwo, które może już w tej chwili nie stanowi takiego dużego zagrożenia, ale cały czas je odczuwa. No i ostatnia rzecz, z którą się borykamy, to cały świat elektroniczny, z którym musimy jakoś znaleźć swoje miejsce. To znaczy internet doprowadził do tego, że informacja przestała być rzeczą rzeczywiście jakąś kosztowną. I to, co my robimy, stało się gdzieś marginalne, a nawet bardzo często niedoceniane. Mamy bardzo duży problem z tym, żeby nasi, może większy problem mają nasi koledzy z prasy w tej chwili, ale jeśli chodzi o wydawców książek, mamy bardzo duży problem, żeby przekonać tych gigantów typu Facebook, typu Google, że ta wartość intelektualna, którą oni dzięki nam, ten ruch u nich istnieje, że ona jest wartością, którą powinni się z nami podzielić. No i to wszystko wymaga olbrzymich zmian w prawie i to nie są już zmiany, z którymi możemy borykać się
sami na naszym podwórku. Dzięki temu, że istnieje FED, te wszystkie rzeczy przesunęły się w dużym stopniu na poziom europejski i tam o nich dyskutujemy, ale potem te decyzje są implementowane w kraju. No i nagle okazało się, że taka instytucja jak Polska Izba Książki, która nie zarabia, jakby my mamy jakby już taką zasadę, że żyjemy ze składek członkowskich, że wszystko, co byśmy robili, wydawali książki, organizowali targi, na czym moglibyśmy zarabiać pieniądze, to byłaby konkurencja w stosunku do naszych członków, więc myśmy postawili taki chiński mur między tymi aktywnościami. No i nagle okazało się, że łatwo było rozmawiać o prawie autorskim na początku lat 90. i nawet taki prawnik jak ja mógł na ten temat coś powiedzieć, ale teraz, jeśli chcemy rozmawiać o usługach świadczonych drogą elektroniczną albo o tym, w jaki sposób dzielić pieniądze, które powstają z opłat reprograficznych czy z opłat od nośników elektronicznych, no to już są problemy, których rozwiązanie wymaga bardzo wysoko kompetentnych prawników, których musimy praktycznie mieć na stałe przy sobie. Także te wszystkie działania doprowadziły do tego, że wymaga się od Izby Gospodarczej znacznie więcej niż było to powiedzmy 20, a nie mówiąc o 30 lat temu. To wszystko. Na razie. Vielen Dank. Peter, bardzo dziękujemy. Peter, powiedz teraz ty, co w takim razie może tutaj taki europejski podmiot zrobić? Słyszeliśmy, co robi Polska Izba Książki, a co może zrobić takie zrzeszenie europejskie, a czego nie może zrobić krajowe? Była już o tym mowa, że te wyzwania dla polskich wydawców są naprawdę niebagatelne. Tak samo na przykład w Estonii. Europa na razie nasze życie trochę bardziej komplikuje niż upraszcza, można by rzec. I potrzebujemy specjalistów, którzy będą wszystkich informować. I znowu potrzebujemy prawników, tak jak powiedział pan Włodek, którzy współpracują z narodowymi, krajowymi organizacjami, tak aby mogli wymieniać się poglądami. Powstały tak zwane briefing notes, które są przygotowywane w Brukseli przez ekspertów na temat bardzo różnych kwestii. I nawet ja, z wykształcenia ekonomista, który nie jest prawnikiem, jestem w stanie to zrozumieć. Tak to jest napisane, przystępnym językiem. Więc chodzi o to, żeby upraszczać, żeby czynić rzeczy bardziej przejrzystymi, aby porównywać coś, co wie kolega z Polski, powinien wiedzieć, co dzieje się w Portugalii. Chodzi o wymianę doświadczeń i jeden związek nie da sobie z tym rady. Tak samo jedno wydawnictwo. Naprawdę istnieją dobre powody, aby płacić składki członkowskie w takich organizacjach, zarówno krajowych tu w Polsce, jak i takich europejskich, ponieważ ja sam jako ekonomista mogę powiedzieć, że jak człowiek miałby to zrobić wszystko na własną rękę, znajdywać informacje, zasięgać porady, to będzie to dużo droższe niż jeżeli będziemy to robić razem, albo kiedy na przykład się staje w szranki z takimi wielkimi gigantami jak Google, Facebook czy Amazon. Jako jedno wydawnictwo, jeden związek, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, dlatego potrzebujemy dużego europejskiego związku, który niesie ze sobą niewielkie koszty, a potrafi naprawdę działać na dużą skalę, dlatego że mamy ekspertów w Brukseli, którzy do nas pracują. Absolutnie, rozumiem. Chciałam też właśnie dowiedzieć się, bo obaj pracujecie też dla dużych przedsiębiorstw. Czy przedsiębiorstwa nie potrafią sobie same poradzić? Firmy nie potrafią sobie same poradzić? Czy może coś trzeba było zmienić na tej zasadzie? Panie Włodku, zapraszamy. Dobrze. Piotr ma wyłączony mikrofon. Ja chciałem powiedzieć, że no pewnie to by było możliwe. Taka organizacja jak Wolters Kluwer, która jest jednym ze światowych liderów informacji profesjonalnej, na pewno
byłaby w stanie stworzyć tego rodzaju lobbying, tylko że to byłby lobbying w jej interesie. Prawda? No, no też lobbying musi być lobbyingiem fair. Jeżeli chcemy, żeby on był, żeby taka lobbystyczna organizacja była traktowana poważnie, to musi przyjść reprezentując zarówno dużych graczy, jak i małych graczy. I musi udowodnić, że ten pojedynczy wydawca ma taki sam interes w tych zmianach, jak wydawca, który zarabia miliardy euro rocznie. I to jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli, to jest nasze doświadczenie polskie, jeżeli politycy nie chcą w jakiś sposób spełniać naszych postulatów, to zamiast wejść głęboko w ich treść i próbować dyskutować o ich rzeczywistej wartości, rozmawiają z nami w ten sposób, no tak, ale są jacyś inni wydawcy i pokazują, którzy nie są waszymi członkami, albo którzy uważają, że to inaczej funkcjonuje. Tutaj myślę, że FEP ma bardzo duże szczęście, że wszystkich 29 krajów europejskich, czy wszystkie kraje europejskie są członkiem FEP, dlatego że nikt nie powie, że nie reprezentujemy w FEP-ie całej wydawniczej Europy, no ale na przykład my w Polsce pewnie PIK reprezentuje około 80-90% przychodów rynku wydawniczego, ale jeżeli chodzi o liczbę wydawców, to jesteśmy wcale niedużą organizacją. Rozmawiamy o 150 czy 160 członkach. To nie jest dużo w porównaniu z kilkoma tysiącami wydawnictw, które u nas funkcjonuje. Bardzo zazdrościmy, mówiąc szczerze, niemieckiej organizacji tego, że macie aż tylu członków. Kiedyś myśleliśmy, że to jest obowiązkowe, ale podobno nie. Także tego żałujemy. W każdym razie, no nie jest tak, wie. W każdym razie tutaj jest taki problem, że jak politycy nie chcą z nami rozmawiać, to słowo lobbysta nie jest takim pozytywnym słowem, o którym mówi Petr. I musimy to bardzo zawsze ładnie wyważyć. Pamiętam, jak jednym z zadań Polskiej Izby Książki, takim bardzo kluczowym, a teraz jak Amazon do nas wchodzi w tym roku, to jest już jakby niezwykle ważne, żeby została uchwalona ustawa o jednolitej cenie książki. I pamiętam, jak wiceminister kultury, z którą rozmawiałem, nagle oburzyła się, że pomaga nam w tym prawnik, który jest zarejestrowanym lobbystą. No, po to jest zarejestrowany, żeby mógł to robić, prawda? I my też jesteśmy, jako Polska Izba Książki, organizacją lobbystyczną. Tymczasem nagle to słowo stało się słowem tak, stało się słowem, które jest negatywne, że nie powinniśmy to robić. No, kto inny to zrobi, jak nie lobbysta, prawda? I to są problemy, z którymi bardzo dziwne, z którymi u nas się czasami spotykamy. Już skończę. Vielen Dank, das ist sehr wohltuend für jemand, die. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście, zwłaszcza ja też się sama postrzegam jako lobbystkę, więc jak najbardziej to jest ciekawe. Ja też uważam, że Walter Skluwa sam mógłby sobie rzeczywiście być może poradzić, natomiast na pewno nie miałby takiej samej siły rażenia, bo polityka też polega na zawieraniu kompromisów. Mali i duzi gracze muszą się ze sobą rozumieć. Taka organizacja musi właśnie reprezentować i małych, i dużych. I FEP jest właśnie tak postrzegane jako przedstawiciel wszystkich wydawnictw ze wszystkich państw członkowskich i to sprawia, że mamy zupełnie inną siłę rażenia. W Hamburgu właśnie jestem, może słyszycie pociąg w tle i mówi się, że ten ptak, który leci w kluczu, zużywa 30% mniej energii, kiedy leci w kluczu, niż jak leci sam. I myślę sobie, że właśnie u nas jest trochę tak samo, tak jak też w przypadku właśnie nas, że mamy różne gniazda w różnych miejscach, ale lecimy w tym samym kierunku i jednego ptaka nikt nie dostrzeże, a klucz już tak. Piękna metafora, bardzo dziękujemy, Peter. Moje kolejne pytanie też do was obu, mianowicie do czego potrzebujemy tak naprawdę tych polityków? Co ci politycy mogą zrobić i czego oni oczekują po takich organizacjach? Może Włodek, ty zabierz pierwszy głos. Może zacznę najpierw od tych ptaków, bo
Też w sobotę i w niedzielę widziałem żurawie, które przyleciały do Polski, czyli już jest wiosna, i leciały rzeczywiście w kluczu, żeby zużywać mniej energii. Ale niestety my Polacy nie jesteśmy ptakami stadnymi i obawiam się, że każdy na innym drzewie siedzi i tam wydłubuje, co ma do wydłubania. A jeżeli chodzi o to, co politycy mogą od nas zyskać, no przede wszystkim wiedzę o branży. I taka sytuacja, która byłaby modelowa, to jest taka, że polityk jest po to, żeby pomóc kulturze się rozwinąć. A książka jest esencją kultury i powinna być pod specjalną opieką. W związku z tym polityk dowiaduje się od nas, jaka jest nasza sytuacja, co należy zrobić, żeby nam pomóc, i to robi. No i ta modelowa sytuacja niestety zderza się z rzeczywistością nie zawsze taką, jak chcemy. To znaczy przede wszystkim już pomijam sytuację, kiedy polityk nie chce nam pomóc, dlatego że uważa, że ktoś inny powinien zyskać, ale spotykamy się z dużym, bardzo czasem niebezpiecznym lobbingiem. Tutaj już Peter powiedziałeś na temat Google'a, Facebooka. Oni działają nie tylko na arenie europejskiej, ale także w Polsce, kiedy chcemy pewne rzeczy implementować, i to przepisy, które jakby zostały wprowadzone już w Unii Europejskiej w drodze rozporządzeń czy dyrektyw europejskich. No i okazuje się, że jest bardzo trudno je także tutaj zaimplementować, dlatego że ten lobbying działa na wielu poziomach, także krajowych. Dlatego bardzo dobrze by było, żeby działalność HEP-u nie sprowadziła się tylko do działania na szczeblu europejskim, ale żeby jeszcze dalej monitorowano, co się dzieje w poszczególnych krajach, i żebyśmy mogli mieć argumenty tutaj w kraju do tego, żeby żądać zmian, które istnieją także w innych krajach. Tak będzie na pewno z dyrektywą o usługach świadczonych drogą elektroniczną, która teraz będzie wprowadzana, prawda? A już wprowadzono nowe prawo autorskie, które w Polsce jeszcze nie zostało wprowadzone w życie. No i czeka nas długa walka, jakie będą w rzeczywistości te przepisy. Także politycy w takim idealnym kraju powinni działać tak, jak powiedziałem na początku, ale tutaj spotykamy się z wieloma trudnościami, i te trudności wynikają chociażby tego, że jakby formacja, która na przykład rządzi w tej chwili Polską, ma trochę naszym zdaniem inne widzenie tego rozwoju niż większość wydawców. Jest to bardzo widoczne. Also ich entnehme dem auch, dass Politiker von Verbänden viel... Zakładam, że politycy też spodziewają się, że otrzymają od waszych organizacji też jakieś przetworzone informacje. Tak, trochę tak jest, ale politycy muszą być generalistami, dlatego że oni chcą przede wszystkim zostać wybrani po raz kolejny i dlatego biorą pod uwagę oczekiwania różnych grup ludzi. I często faktycznie patrzą na lobbystów pozytywnie, dlatego że to są osoby, które też przekazują im pewne informacje, oczekiwania. I dzięki temu politycy tak naprawdę są poinformowani, słyszą różne głosy, mają różne źródła informacji. Ludzie związani z książką mają tę zaletę, że tak naprawdę książka czy kultura to jest coś, co kojarzy się raczej pozytywnie, a politykom może przydać prestiżu. Jeżeli na przykład polityk będzie mówił, że ja tutaj wspieram polską kulturę czy polską książkę, to brzmi lepiej, niż gdyby mówił to może o jakiejś innej branży. Więc dla nas to jest ważne, dla nas również w FEB, dlatego że my wiemy, że reprezentujemy obszar o wielkiej różnorodności i tym bardziej musimy walczyć z piractwem, walczyć o uczciwe wynagrodzenia, walczyć z platformami, które mogą prowadzić do nadużyć. My Niemcy
otrzymujemy bardzo wiele książek, czy kupujemy wiele książek, które trafiają do nas z magazynów w Polsce, z magazynów Amazona, bo w Polsce nie ma ich, nie ma na taką skalę. Tym ważniejsze jest to, by wszyscy byli poinformowani, jak funkcjonują tacy giganci, w jakich ramach to wszystko się dzieje. Włodek troszeczkę już też do tego nawiązał, że w ramach naszej federacji są kraje członkowskie, które mają jednolitą cenę książki i to ma pewne uzasadnienie. Są takie, gdzie tego nie ma i też stoi za tym jakieś uzasadnienie. U nas jest bardzo ważne, żeby obie grupy były reprezentowane, bo dzięki temu mamy ciągną dialog, padają różne argumenty i to przekazujemy też politykom, żeby oni mogli podejmować swoje decyzje opierając się na faktach. Oczywiście oni zawsze słyszą nie tylko fakty, ale również różne interpretacje, więc trzeba też dokładnie patrzeć, żebyśmy mieli do czynienia z faktami, a nie z alternatywną prawdą, dlatego że niektórzy z tego oczywiście często korzystają, ale my z tym walczymy. To bardzo ważna kwestia rzeczywiście. Mam takie wrażenie, że na obu poziomach, i krajowym, i europejskim, taka praca, taki lobbying może być bardzo trudny i długotrwały i wymagać wiele cierpliwości. Jak wasze organizacje mogą zapewnić, by głos waszej branży został przez polityków faktycznie usłyszany? Jeżeli chodzi o szczebel krajowy, to wydaje mi się, że takim najlepszym elementem jest po prostu rozmowa z tymi politykami, dostanie się do nich, przedstawianie naszych argumentów i przedstawianie danych. I jeżeli mamy dane do porównywania, takie jakie przedstawia nam właśnie FEP, czyli możemy politykom pokazać, u nas jest tak, a w innych krajach inaczej, na przykład poziom czytelnictwa, ilość księgarni, ilość pomocy, jaką państwo dla tej branży przeznacza na przykład we Francji, w Niemczech, a w Polsce, to myślę, że to są argumenty, które są istotne i świadomy polityk powinien to robić. Z kolei na szczeblu europejskim osobami, z którymi spotyka się FEP, są europosłowie, którzy z kolei są także z naszego kraju, więc nasz lobbying w stosunku do tych europosłów, spotykanie się z nimi i powtarzanie tych samych działań ma głęboki sens. Jeżeli o mnie chodzi, to mnie zawsze uważałem, że to musi być zaplanowane. To znaczy nie możemy lobbować wśród europosłów polskich tak z dnia na dzień, bo będzie jakieś głosowanie za tydzień czy miesiąc. To przecież te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Szczególnie w Europie to trwa, prawda? Dość długo. Ten proces legislacyjny jest naprawdę długi. Więc dobrze by było, żebyśmy, jeżeli już przekonujemy siebie do pewnych działań, to żeby te działania były zaplanowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. I wtedy taka polska, lokalna organizacja albo każda inna może sobie przygotować działania, skoordynować je i zacząć działać. Tymczasem jak ja byłem szefem PIK-u, no to bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacją, że właściwie z dnia na dzień powinniśmy rozesłać coś do tych europosłów. Oni dostają tego bardzo dużo. Więc żeby naprawdę ich przekonywać, to powinniśmy mieć czas i jakiś plan działania. I to jest jedna rzecz. Druga, chciałbym wrócić do tej sprawy jakby naszej pozycji jako wydawców, bo jak ja zostałem wydawcą na początku lat 90., to byłem bardzo dumny z tego i powiedzenie jestem wydawcą coś znaczyło. I też myślałem sobie, że politycy i inni ludzie, oni będą widzieli w wydawcach no taką historię, to znaczy jeżeli polityk chce przejść do historii, to powinien być w jakiejś książce, a te książki wydajemy my, więc generalnie nie powinniśmy mieć większego kłopotu z przekonaniem ich do tego, żeby byli dla nas mili. A tymczasem to się zmieniło. Teraz należy być, nie wiem, na Facebooku, pisać posty, prawda? Nagle historia została skurczona do
kilku tygodni, a potem już nikt nie pamięta, co było. To samo dotyczy naszych kolegów z prasy, którzy wydawałoby się, że już kto jak kto, ale wydawcy dzienników i tygodników to są ci, którzy wpływają na opinię publiczną. Tymczasem oni też już na nią nie wpływają, więc przynajmniej w takim stopniu, jakimś kiedyś sądziliśmy. Więc jest bardzo ważne, żeby nasza pozycja była budowana przez ważnych ludzi, którzy potrafią to pokazać. Mnie bardzo ujął ostatnio list otwarty, jaki napisał szef Springera do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ona odpowiedziała mu tego samego dnia. Co prawda odpowiedziała mu tak, że właściwie nic nie powiedziała ciekawego, ale ten list był bardzo ważny i on zaistniał. I to jest ważne, żeby w naszych sprawach wypowiadali się bardzo ważni ludzie i mądrzy. Właściwie mogę tylko potwierdzić. Dla polityków i polityczek nadal, myślę, lepiej jest pojawiać się w mediach drukowanych, które zostają, niż tylko w tweetach, które są czytane może przez smartfona. Dla naszej federacji ważne jest to, żeby śledzić i aktualizować na bieżąco listy tych parlamentarzystek i parlamentarzystów, którzy się zajmują obszarami, które są dla nas ważne, na przykład prawa autorskie, żeby wiedzieć, z kim się kontaktować. Myślę, że to też dotyczy Polski. Kontakty z właściwymi osobami, rozmowy prowadzone przez właściwe osoby. I często to są prawnicy, ale żeby uświadomić politykom, okej, ten człowiek, który z wami rozmawia, ten rozmówca, ten lobbysta może być prawnikiem, ale nie rozmawiacie właściwie z prawnikiem w ścisłym sensie, tylko z człowiekiem książki, który chce coś osiągnąć dlatego, że chcemy wydawać książki, chcemy, żeby to było możliwe, chcemy budować kulturę czytania, dlatego że czytanie daje ludziom dostęp do edukacji. Ja pochodzę z Zagłębia Rury. W latach 60., 70. socjaldemokracja umożliwiła dzieciom dostęp do edukacji na szeroką skalę i to wiele zmieniło. I politycy wiedzą, jakie to ma znaczenie. Dlatego też w Polsce ważne jest to, żeby faktycznie pozostawać w kontakcie nie tylko z parlamentarzystami krajowymi, ale z europosłami na szczeblu europejskim, którzy też są Polakami, żeby oni również rozumieli naszą sprawę, jednocześnie rozumiejąc perspektywę polską, bo każdy kraj ma inne wyzwania. Niemiecki minister Struk powiedział kiedyś bardzo mądre słowa. Żadna ustawa nie wychodzi z parlamentu tak w tej samej formie, w jakiej wchodzi. Więc mogą być bardzo różne projekty, bardzo dobre projekty, które są spójne, które są wiarygodne. Ale tak naprawdę cały czas trzeba tego pilnować, trzeba dbać, dostarczać informacji, żeby one się nie zmieniły, bo inaczej ta zasada Sztruka może niestety się sprawdzić, że ustawa inna wejdzie, a inna wyjdzie. I cieszę się właśnie, że Polska Izba Książki działa w Polsce i mówi jednym głosem, dlatego że każde pojedyncze wydawnictwo nie będzie w stanie mówić tak głośnym i silnym głosem jak wspólna izba. Więc jest bardzo ważne, żeby się organizować. Im więcej członków w organizacji, tym większy zysk dla wszystkich. Dziękuję bardzo i dziękuję też za ten apel na koniec, bo tak to zrozumiałam. I to, co też pokrywa z moim doświadczeniem w pracy lobbingowej dla Niemieckiej Izby Książki. Faktycznie też musimy być spójni w tym komunikacie, który wysyłamy i być świadomi, że reprezentujemy całą branżę, nie tylko siebie, bo tylko tak zachowamy wiarygodność. I właśnie zachowanie wiarygodności to jest to, na czym nam bardzo zależy. Jak to jednak wygląda ze strony praktycznej? Jeżeli jestem już
członkinią takiej organizacji jako wydawnictwo, jako księgarnia, to czy mam jakieś korzyści z tego członkostwa? Czy to mam dostęp do jakichś również sieci międzynarodowych dzięki temu? Włodku, czy mógłbyś coś opowiedzieć o tym? W Polsce to nie są duże korzyści. To są na przykład zniżki na targach bardzo często. Albo jeżeli to jest mała, na przykład organizujemy wiele takich rzeczy, które są rzeczami, powiedzmy, doraźnymi. Na przykład dla małych wydawnictw zdobywamy finansowanie i organizujemy im wspólne stoiska na targach w Warszawie i w Krakowie. Robimy dużo kursów, które są bezpłatne. W tej chwili, jak są to kursy webinarowe, to one są nawet tańsze i mogą się częściej odbywać. Zdołaliśmy doprowadzić do tego, że na przykład księgarze, na których rozwoju bardzo nam zależy, mieli możliwość praktycznie za darmo takich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, które później przeradzały się nawet w rodzaj takiego community, bo ci ludzie pozostają w kontakcie i wymieniają się doświadczeniami. To są myślę ciekawe rzeczy, ale nie można powiedzieć, że to są masowe. I taka osoba, która wstępuje do izby, no nie może liczyć, że ona wstępuje po to, żeby mieć jakieś korzyści, prawda, tego typu materialne. To jest po prostu możliwość współdziałania, to jest możliwość wpływania, bo my z radością przyjmujemy kogoś, kto jest aktywny i był czas, że bardzo szukaliśmy aktywnych członków, którzy zechcą być członkami rady. Tego typu rzeczy odbywają się pewnie w każdej organizacji, ale u nas wydaje mi się, że szczególnie szukamy aktywnych ludzi, którzy chcą pracować. Także ci członkowie, którzy są są mniejszymi firmami, szczególnie księgarni, mają naprawdę niewielkie wpisowe, niewiele płacą rocznie za to, że są członkami izby. Ja się czasem dziwię, że nie wszyscy są, bo naprawdę to wcale by dużo nie kosztowało, a nasza siła jako izby, która zrzesza na przykład 1000 podmiotów, byłaby zupełnie inna niż taka, która zrzesza 150. I to jest istotna sprawa, nawet nie z punktu widzenia składek, ale z punktu widzenia tego członkostwa. No powiem, że u nas w Polsce istnieje takie powiedzenie, które pewnie w Niemczech jest także, że jak ktoś jedzie bez biletu pociągiem, to też dojedzie, a jedzie na gapę. No i są tacy, którzy wiedzą, że jak załatwimy coś dla wydawców, to nawet wydawca nie jest członkiem tej izby książki, to i tak będzie z tego korzystał. No tak niestety jest i trzeba to brać pod uwagę. A co do lobbingu jeszcze, no to te słuszne uwagi o ustawach. Ja jestem wydawcą prawniczym i przez cały czas nic nie robię, tylko wydaję ustawy i komentarze do nich. I powiem, że najgorsze są ustawy, które wychodzą z parlamentu w takim stanie, w takiej samej treści, jak do niego weszły. Bo to znaczy, że po prostu nikt się nad nimi nie pochylił, nie zastanowił, co one właściwie zmienią. I my mamy do czynienia z takimi ustawami w tej chwili bardzo często. Ustawy powinny być właśnie zmieniane, powinny być dyskutowane, powinny być dopasowywane do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. No ale to nie zawsze i nie wszędzie przebiega. Dla nas jest bardzo ważne też, i to mówię do Petera jako szefa FEP-u, że gdyby doprowadzić do tego, żeby dane z różnych krajów, które my zbieramy, były rzeczywiście danymi, które można porównywać, że porównujemy gruszki z gruszkami, jabłka z jabłkami, mamy sytuację, w której jakby jeśli porównujemy jakieś dane z Francji z Polską, to wiemy, że rzeczywiście tutaj mówimy o małych księgarniach, mówimy o dużych księgarniach, mówimy o przepisach, które coś zmieniają, dlatego że dzięki temu nam będzie łatwiej też lobbować na gruncie krajowym, a wy będziecie mieli lepsze dane na temat Europy. Da kann ich direkt was drauf sagen, der Enrico Turin, das ist ein... Mogę tutaj od razu odpowiedzieć, Enrico Turin. To jest kolega z Włoch, świetny członek FEP-u, jest ekonomistą, zna się na statystyce i on prowadził grupę
roboczą, zbierającą osoby z poszczególnych krajów członkowskich, które interesowały się właśnie danymi statystycznymi. On wyjaśniał, jak to zrobił, jak porównywać dane, tak jak na przykład obroty, ile jakby euro w Polsce jest warte, ile euro w innym kraju. To są tego rodzaju działania, którym się zajmują. W przeciwnym razie mamy takie diabelskie koło, że bo po prostu im więcej będziemy mieć osób, im lepiej porównywalne dane, tym lepiej. Tak jak kiedy się jedzie pociągiem, można jechać bez biletu, ale człowiek nie może sobie usiąść nigdzie, bo musi gdzieś pewnie się ukrywać w toalecie i myślę, że to jest właśnie bardzo podobnie. Tak samo argument ekonomiczny, gospodarczy. Kiedy polskie wydawnictwo chciałoby wiedzieć, jakie uregulowania a propos właśnie dostępności są w innych krajach, na co trzeba zwrócić uwagę? No to piszemy pytanie do jakiejś kancelarii prawniczej i czekamy. I wierzcie mi, że na koniec dnia to, co oni od nas sobie zażyczą, będzie droższe niż roczna opłata członkowska. Więc tak samo tutaj, jak są zadawane różne pytania w Brukseli, Henri Carentin to jest prawnik, którego mamy w swoich kręgach, świetnie się zna i on naprawdę zna się na prawodawstwie i z tej wiedzy można korzystać. To jest naprawdę bardzo korzystne i to już miało wiele razy, taka sytuacja była, że nam bardzo pomógł. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne i to jest też pewien rodzaj dumy, że naprawdę chcemy robić historię, chcemy wnieść jakiś wkład. Chcemy wiedzieć, ile osób w polskiej gospodarce zajmuje się księgarstwem i w ogóle rynkiem wydawniczym. Podam przykład taki praktyczny. Komisja Europejska wspiera co roku Europejską Nagrodę Literacką, gdzie i można wysyłać jakby kandydatów nominowanych do nagrody. I tutaj właśnie zawsze jest prośba, żeby na przykład właśnie zagraniczne wydawnictwa wyszukiwały kandydatów. Na przykład Matthias pochodzi z Polski i myślę, że to jest wspaniałe, że mamy właśnie takiego zwycięzcę tej nagrody i potem ten projekt może być wdrażany też w innych krajach. To jest jeden z projektów Komisji Europejskiej, w który wkład wniosła również nasza organizacja, nasza federacja. I wydaje mi się, że to jest świetny przykład. Tak, jeśli chodzi o... Przepraszam, Jessica. Jeśli chodzi o proszę bardzo. Europejską Nagrodę Literacką, to my bierzemy czynny udział i tutaj Polska Izba Książki koordynuje to z poziomu krajowego zawsze. Myślę, że to jest świetne, dlatego że też obserwujemy, jak autorzy, którzy byli laureatami, a co roku jest jakiś Polak, bo to są laureaci z poszczególnych krajów, że oni rzeczywiście robią później karierę. Takim przykładem jest pani Magdalena Parys, która zresztą mieszka w Niemczech i pisze po polsku i po niemiecku. Ale no tutaj w dalszym ciągu jest... Myślę, dużo do zrobienia. Ja myślę, że pandemia zmieniła też sposób działania takich organizacji i nagle okazało się, że pewnie bardzo dobrze FED może działać online za pomocą spotkań w Teamsach czy na Zoomie i myślę, że to też doda dynamiki naszej działalności, bo nie musimy już się spotykać raz na 2 czy 3 miesiące z tymi podróżami, z tym wszystkim, ale praktycznie ludzie odpowiedzialni za te działania mogą się spotykać raz na miesiąc czy raz na tydzień, na 2 godziny i wiedzieć, co trzeba zrobić. Myślę, że to bardzo pozytywny w sumie efekt tego najpiękniejszej sytuacji, w której jesteśmy. Tak, jedna z bardzo niewielu pozytywnych skutków pandemii, również ekologicznie, to jesteśmy coraz bardziej zieleni dzięki temu, że nie musimy tyle podróżować, chociaż jest nam łatwiej, ponieważ już się znamy. Myślę, że łatwiej jest robić wideokonferencję z osobami, które już kiedyś widzieliśmy na żywo. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Uważam, że FEP potrafi też pomóc w krajach poszczególnych
Również w sytuacji właśnie koronawirusa jest bardzo wiele małych wydawnictw czy małych księgarni, którzy w tym momencie mają zagrożoną egzystencję. To właśnie takie podmioty, które działając zbiorowo mogą przeżyć. I właśnie ten program, o którym mówiłem wcześniej, włoskiego kolegi, naprawdę jest świetnym przykładem. Tam było dofinansowanie rzędu 3 milionów euro. I uważam, że włoscy księgarze dzięki projektowi dostali pieniądze, tak samo biblioteki, i żeby biblioteki dostały pieniądze, przepraszam, żeby kupować od księgarzy książki i w ten sposób podtrzymać ich przy życiu. A i w ten sposób też pomóc osobom, które siedzą w domach, żeby mogły też zaznać takiego eskapizmu poprzez literaturę. I to wszystko być może nie doszłoby do skutku, gdyby nie pandemia. I to też nie byłoby możliwe, gdyby działał tylko jeden podmiot. To było możliwe tylko dzięki temu, że działaliśmy wszyscy razem. Dzięki za ten bardzo konkretny przykład. On naprawdę dużo mówi i też chyba podkreśla coś, co ja często myślę. Mianowicie, że razem mamy lepsze pomysły i kiedy możemy patrzeć z dystansem, bo patrzeć też na inne kraje, to pozwala nam też podejmować bardziej skuteczne działania. Obaj o tym już wspominaliście. Myślę, że to jest ważna rzecz. Powolutku będziemy zbliżać się do końca. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na temat, który mnie osobiście wydaje się niezmiernie ważny, również w Niemczech, mianowicie rola społeczno-polityczna tego rodzaju organizacji. Czy organizacje reprezentują tylko interesy gospodarcze, czy też jakieś wartości? A jeśli wartości, to jakie to są wartości w waszych organizacjach? I co to wszystko oznacza i jak przekłada się na wasze funkcjonowanie i na waszą pracę? Może Włodek, ty chciałbyś zacząć? No, dla nas, ja jeszcze dobrze pamiętam komunizm, bo miałem wtedy około 30 lat, kiedy się skończył, więc dla nas wartością absolutnie podstawową jest wolność wypowiedzi, wolność prasy, wolność druku. To, że nie ma żadnej cenzury w tym, co robimy. Także członkami Polskiej Izby Książki są różni wydawcy, różni księgarze, którzy mają różne poglądy polityczne. Możemy się nie zgadzać z ich książkami, możemy nie zgadzać się z autorami, których promują, ale zawsze będą mieli tutaj jakby miejsce u nas. I jeśli o to chodzi, to myślę, że to jest podstawowa sprawa i też oczekujemy od władz państwowych, żeby w związku z tym traktowali wszystkich wydawców porówno, żeby nie było, bo władze państwowe są w stanie jakby też rozdzielać te pieniądze w różny sposób, bo my oczekujemy, że pieniądze na rozwój czytelnictwa, pieniądze na rozwój infrastruktury księgarskiej będą pochodziły od państwa, gdyż jesteśmy jakby troszeczkę jednak biznesem specjalnej troski. To znaczy my potrzebujemy wsparcia, dlatego że sama ruch wydawniczy, szczególnie beletrystyczny, w różnorodności, jakiej oczekujemy, nie utrzyma się. I my widzimy dokładnie, co się dzieje, kiedy jakby zmniejsza się ilość kanałów sprzedaży i możliwości dystrybucyjnych. Natychmiast jakby te, które zostają, koncentrują się na bestsellerach, jest mniej tytułów, jest mniej interesujących rzeczy. Jakby bardzo trudno wejść nowemu wydawnictwu na rynek, jeżeli kanały sprzedaży są, tak brzydko powiem, zoligarchizowane, że to są po prostu duże organizacje, do których bardzo trudno się przedrzeć. Więc nam, jako Polskiej Izbie Książki, bardzo zależy na różnorodności, żeby było wiele wydawnictw, wiele księgarni, wiele kanałów sprzedaży, bo tylko wtedy jakby będzie następował taki rozwój, o jaki kulturze europejskiej chodzi. I stąd ta dramatyczna czasami nasza walka o to, żeby zachować na przykład substancję księgarni.
I teraz, czy my jesteśmy w stanie wpłynąć na władze państwowe, żeby, bo to od nich zależy w gruncie rzeczy, żeby tego rodzaju działania były podejmowane. No nie zawsze. Czasami one są podejmowane w sposób populistyczny, bardzo szybki, nagły. Pamiętam, jak premier Tusk podjął z dnia na dzień decyzję, że podręcznik dla klas 1-3 szkoły podstawowej będzie jeden i państwowy. W związku z tym nasi koledzy, wydawcy edukacyjni zostali z pełnymi magazynami podręczników, bo to było mniej więcej w tym czasie i oni już mieli je wydrukowane na następny rok szkolny. No i sobie pomyślałem, co by zrobili górnicy wtedy, prawda? No górnicy przyjechaliby pod Urząd Rady Ministrów i podpalili opony oraz parę samochodów i w ten sposób wymusiliby zupełnie inne działanie władz. No ale nasi koledzy edukacyjni nie zdecydowali się przywieźć tych książek pod Ministerstwo Edukacji i ich podpalić, bo jakby inaczej to by wyglądało niestety w telewizji. No i jesteśmy tutaj trochę słabsi, jest nas za mało i nie mamy jednak takiej siły przebicia, na jaką powinniśmy liczyć. Tak, zgadzam się. Myślę, że wszyscy, którzy pracują w tej branży, opowiadają się za pluralizmem, za różnorodnością, za kolorową różnorodnością. Mamy tutaj w naszym gronie przeróżne osoby o bardzo różnych zapatrywaniach. Ktoś mądry powiedział, że wolność wyznawania poglądów polega na tym, że mogę czytać książki moich wrogów, osób, z którymi się nie zgadzam. I właśnie chodzi też o poszanowanie własności intelektualnej, ochronę wartości, to co mówił Władek. Skąd przecież pojawiają się nowe książki? To nie jest tak, że my będziemy wszyscy czytać tych samych autorów. No muszą się pojawiać ci nowi autorzy, oni muszą mieć szansę, żeby zaistnieć na rynku, żeby być dostrzeżonym przez wydawnictwa, żeby wydawnictwa mogły wydawać książki nawet wtedy, kiedy nie wiadomo, czy one się dobrze sprzedadzą, ale dlatego, że po prostu chcą, bo uważają, że ktoś coś dobrze pisze. I musimy mieć taką możliwość, żeby zabierać głos. Ja też wiem, co to są czasy komunistyczne, jak one wpływały na wolność słowa. To są wartości, których musimy bronić. Też w Polsce, jaką rolę ma kobieta, jakie poglądy są dopuszczane do obiegu, jakie nie. I uważam, że właśnie dlatego młode osoby chcą pracować w naszej branży. Nie dlatego, że tutaj dobrze zarobią, ale właśnie dlatego, że chcą się angażować na rzecz pewnych idei. Chcą się angażować na rzecz książek. Jeszcze krótka informacja, mamy u siebie taki program dedykowany dla młodych osób, które interesują się Unią Europejską. W każdym kraju szukamy dwóch talentów, które będą nominowane i my jako FEB będziemy organizować spotkanie, to już zrobiliśmy przed pandemią i na pewno będziemy organizować to również później, albo też w formie cyfrowej. Chodzi o spotkanie młodych osób, które pracują w wydawnictwach, takich młodych talentów. To spotkanie, które już mieliśmy, było wspaniałe. Widzieliśmy, jak młode osoby z Austrii, z Portugalii rozmawiały ze sobą mimo różnic, mimo granic o książkach. I to są wartości, dla których warto uprawiać lobbying. Dzięki. Peter, piękna puenta a propos tego tematu i myślę, że wszyscy chcemy się na rzecz tych idei angażować osobiście i zawodowo i chcemy bardzo aktywnie wnieść w swój wkład. To jest taki inny rodzaj lobbyzmu, tak bym to nazwała. Myślę, że powolutku zbliżamy się do końca naszej dyskusji, więc chciałabym niniejszym podziękować Wam obu za tę dyskusję. Jestem przekonana, że moglibyśmy ją kontynuować jeszcze bardzo długo, ale teraz oddajmy głos naszym uczestnikom, tak aby mogli zadać pytania.
Und eine allererste Frage habe ich I, schon. Wiem, że już przyszło co najmniej jedno pytanie, ale zanim je zadam, to chciałabym tylko przypomnieć publiczności, że mogą korzystać z tej funkcji do zadawania pytań w naszej platformie i chętnie odpowiemy. Pierwsze pytanie od pani doktor Grażyny Szerszewskiej i w pierwszej częściej jest pytanie, jak to się stało, że Börsenverein des Deutschen Buchhandels ma tyle organizacji członkowskich. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć, muszę nawiązać do naszej historii, dlatego, że istniejemy od 1825 roku, to jest bardzo długa historia. Jeżeli chodzi o strukturę, to od samego początku zrzeszaliśmy całą branżę księgarską. Tak naprawdę to byli wydawcy, to też byli księgarze, bo to wtedy było jakby powiązane i wtedy oczywiście było dużo trudniej prowadzić działalność. Żeby działać w ogóle na terenie Niemiec, to trzeba było pokonywać wiele granic i dostawy książek były bardzo trudne, a jeszcze bardziej skomplikowany był proces płatności. I dlatego powstało nasze stowarzyszenie. Więc myślę, że to po prostu od tego zależy. I z tego wynika, że nasza struktura jest tak bardzo stara i jest już bardzo zakotwiczona w naszej rzeczywistości. Nie mam bardziej precyzyjnej odpowiedzi, dlaczego mamy taką liczbę członków, chociaż muszę powiedzieć, że niestety bardzo powoli, ale ta liczba stopniowo się zmniejsza. Po części wiąże się to z procesem koncentracji na rynku, że wiele wydawnictw po prostu się łączy, są różne fuzje, ale też wynika to z innych zmian naszego krajobrazu, więc mamy nadal wysoką liczbę członków, chociaż trochę się zmniejsza. Mam nadzieję, że ta część odpowiedzi jest zadowalająca, a druga część pytania jest skierowana do Petera. Jak to wygląda w innych organizacjach członkowskich FEP? To jest bardzo zróżnicowane i też często wiąże się tak samo jak w Niemczech z wiekiem organizacji. Na przykład w Hiszpanii, we Francji, tam jest długa historia organizacji, wielu członków, ale w innych krajach jest to całkiem nowe, bo na przykład takie organizacje, podobnie jak w Polsce, powstały po transformacji politycznej i tam na ogół liczba członków nie jest tak wysoka. Więc jak mówię, to jest bardzo zróżnicowane od kraju do kraju i trzeba też zawsze sobie uświadamiać, że sama liczba członków może też nie zawsze jest decydująca. One też mają różną siłę, jeżeli chodzi o wysokość ich sprzedaży czy liczbę pozycji, które wydają, więc to jest różnie. W każdym razie FEP reprezentuje znaczną większość wydawców. Wspomniałem, że mamy 29 organizacji członkowskich, a na przykład z Islandii reprezentujemy wszystkie. Jeżeli chodzi o niemiecką organizację, to mogę dodać, że staramy się być bardzo blisko naszych członków i regularnie zadajemy im pytanie, czego oczekują od naszej organizacji, od naszego związku, co będzie dla nich najbardziej pożyteczne i bardzo często słyszymy wtedy odpowiedź, że przydałoby się doradztwo w kwestiach prawnych. No więc coś takiego oferujemy. Są też inne zalety, takie bardzo praktyczne. Można na przykład dostać lepsze warunki u kontrahentów. Więc spektrum działalności jest dosyć szerokie, a jeżeli chodzi o lobbying, mówiliśmy o tym wcześniej, że faktycznie często jest tak, że niektórzy starają się rzeczywiście zabrać na gapę. I
Tak to po prostu jest. To też widać po dyskusjach w mediach społecznościowych. Często ktoś zadaje pytanie, po co w ogóle być członkiem, ale wtedy reakcja jest dosyć gwałtowna i wiele osób wtedy pisze, że w ogóle takie pytanie to się nie godzi. No więc tak to wygląda, ale oczywiście nie możemy spoczywać na laurach. Widzę kolejne pytanie na czacie. Sonia Draga zadaje pytanie, jak rząd niemiecki wspiera księgarstwo, czy istnieje jakiś specjalny program wsparcia, a podczas pandemii, czy są jakieś dodatkowe instrumenty wsparcia? Jak to jest, czy księgarnie się teraz zamykają? Peter, tak, oczywiście, chociaż myślę, że nie tylko ja tu mogę odpowiedzieć. Faktycznie dzięki dobremu lobbyingowi podczas pierwszego lockdownu księgarnie nie musiały zostać zamknięte, bo była taka regulacja wyjątkowa. Potem pojawiły się takie specjalne narzędzia wspierające kulturę i freelancerów. Pani Guters, która jest ministrem odpowiedzialnym za kulturę, naprawdę wykonała świetną robotę, wspierając tę branżę, wspierając również frankfurskie targi książki. Niestety teraz jest drugi lockdown, który rozpoczął się krótko przed świętami, czyli w tym czasie, kiedy ludzie kupują książki na prezenty. Lockdown rozpoczął się 3 tygodnie przed świętami w Niemczech. W Polsce myślę, że księgarze podobnie ucierpieli. Na szczęście są możliwości zamówienia książki przez internet i odbioru w księgarni. To jest nadal dozwolone. Mamy zresztą też bardzo kreatywne pomysły. Niektórzy księgarze sami dowożą książki na rowerze. Natomiast Amazon nie miał możliwości dostarczania książek w Niemczech, dlatego że Niemcy dokonali takich wielkich zamówień produktów, takich jak papier toaletowy, że Amazon zajmował się właściwie tylko tym i wstrzymał sprzedaż książek, bo dostarczał inne artykuły. Na tym zyskali księgarze. Więc to, co u nas nastąpiła nasza sytuacja w porównaniu na przykład z księgarniami we Włoszech jest dużo lepsza. Tak, faktycznie mogę tylko potwierdzić. Oczywiście ta pomoc na przykład dla kultury oczywiście jest cząstkowa i to też jest takie łatanie dziur, różne rzeczy tam się próbuje robić, to nie jest jednolite. Jest też oczywiście wsparcie państwa dla przedsiębiorstw i z tej pomocy mogą również korzystać księgarze i wydawcy. To jest troszeczkę skomplikowane, warto skorzystać z dobrego doradztwa, czy to doradcy podatkowego, czy doradcy prawnego, bo nie zawsze łatwo jest w tym nawigować i teraz też zostało już złożone bardzo dużo pozwów na długotrwałość tego procesu uzyskania wsparcia. Była mowa, że to wsparcie będzie jak bazuka, jak powiedział nasz minister finansów. No tak nie do końca, poziom niezadowolenia rośnie i w branży obraz jest zróżnicowany, myślę, tak można powiedzieć. Duże księgarnie w centrach miast faktycznie bardzo ucierpiały, bo mało kto przyjeżdża do centrum miasta na zakupy. Z drugiej strony nagle obserwujemy, że mniejsze księgarnie w takich dzielnicach, przede wszystkim mieszkaniowych, korzystają, bo ludzie pracują z domów i tam kupują. Oczywiście to też zależy od kategorii. Przewodniki bardzo źle się sprzedają, bo nie można podróżować. Lepiej jest, jeżeli chodzi o beletrystykę i książki dla dzieci, no bo wiele osób będących zamkniętymi w domu korzysta z czasu i czyta takie książki. Teraz pytanie dla Włodka. Czy w PIK jest jakiś program pozyskiwania członków, a jeżeli tak, to jakie metody są stosowane, by zachęcić do wstępowania?
to nie jest duży kraj mimo wszystko i jesteśmy w stanie po prostu z członkami bezpośrednio rozmawiać. To, co robimy, to rozmawiamy z potencjalnymi członkami, robimy spotkania w czasie targów, kiedy one mogą być. Jak mamy jakieś większe spotkania dotyczące problemów branży, zapraszamy nie tylko członków, ale zapraszamy też osoby, które nie są zrzeszone. Ja z przyjemnością obserwuję, że jak Sonia Draga została przewodniczącą, prezesem PIK-u, to właściwie co tydzień czy dwa ktoś nowy wchodzi do PIK-u i głosujemy za. Powinienem właściwie żałować, bo jak ja byłem, to ruch nie był taki pozytywny, ale bardzo się z tego cieszę. No ale oczywiście to jest zawsze jakiś dylemat, że mamy wiele bardzo fajnych, młodych wydawnictw, które się specjalizują i to są ludzie, którzy robią to z pasji, bo powiedzmy sobie szczerze, bycie młodym wydawcą to nie jest znowu jakiś wielki biznes, to robi ktoś, kto naprawdę chce wydawać książki, tak samo z księgarniami, no i powoli wstępują. Teraz mieliśmy kilka takich wydawnictw, które wstąpiły, a myśmy starali się przez wiele lat, bo te osoby były aktywne i na naszych spotkaniach się pojawiały. Być może to niechęć po prostu też bycia zorganizowanym. Może to jest jakaś taka, no taki rodzaj anarchii. Jeśli obserwujecie ostatnie wydarzenia polityczne w kraju naszym, to znaczy w Polsce, to też nagle pojawiła się olbrzymia aktywność młodych ludzi, którzy w ogóle nie byli zainteresowani sprawami politycznymi jeszcze kilka lat temu, bo myśleli, że ich nie dotyczą. A nagle okazało się, że dotyczą, bo to nie są rzeczy abstrakcyjne, ale dotykają życia nawet seksualnego, no, więc o czym rozmawiamy? No, trzeba być aktywnym i od samego początku wiedzieć, do czego prowadzą pewne zmiany. Więc tak samo może na innym poziomie jest z ruchem wydawniczym. No, albo będziemy wszyscy razem, albo będzie trudno. Ja pamiętam, jak wielokrotnie spotykaliśmy się w Sejmie, w polskim parlamencie z posłami, z ministrami na temat projektu ustawy o jednolitej cenie książki i jaką traumą było dla nas, że zawsze przychodził jakiś niezrzeszony wydawca i mówił, że to nie jest w jego interesie, bo ktoś go zaprosił, prawda? Więc to jeżeli środowisko nie jest razem, to nigdy nie uda się osiągnąć tego, co jest rzeczywiście konieczne, a teraz jak wchodzi Amazon, to wszyscy sobie nagle uświadomili, że już nie ma czasu, prawda? Amazon nie zostawia jeńców, że tak powiem, żywych. Vielleicht kann ich da ergänzen. Ich finde es fantastisch. Być może uzupełnię. To jest fantastyczne, że młodzi ludzie, a nie tylko w Polsce, ale w całej Europie się uaktywnili politycznie, dlatego że wiedzą, że walczą o swoją przyszłość. Jessica jest w połowie Brytyjką i może potwierdzić, że gdyby młodzi ludzie w większej liczbie wzięli udział w referendum, to może nie doszłoby do Brexitu. I dobrze wiedzieć i dobrze sobie uświadomić, że właśnie zrzeszanie się wcale nie jest takie niemodne i dla starych, bo również młodzi mogą działać. W Brukseli mamy zresztą taką organizację Young Professionals i organizujemy wspólnie dwa razy do roku takie spotkania, bo chcemy prowadzić networking. Teraz zdalnie, bo oczywiście nie możemy się spotykać i dopiero teraz sobie uświadamiamy, jaką wartość miała dla nas ta możliwość podróżowania, odwiedzania innych w sąsiednich krajach. Arno Stadler, niemiecki pisarz, powiedział tak. Czym jest szczęście? To zawsze się wie potem. Tak, bardzo dobre zdanie. Mamy tutaj jeszcze wiadomość od pani Grażyny, dobrą wiadomość w zasadzie, że w Polsce zainteresowanie książkami wzrosło w 2020 roku. I ja mam też podobne wrażenie z niemieckiego rynku. W konkretnych
branżach w 2020 roku i co to znaczy dla obrotów? Jakie jest przełożenie na obroty? Tego jeszcze nie wiemy na cały rok, natomiast to, co zauważyliśmy, to to, że po pierwszym lockdownie, a potem późniejszym otwarciu sklepów i to, co się stało po raz drugi we wrześniu po zamknięciu sklepów, mianowicie to był wynik niemalże równy temu, co był w poprzednim roku. Gdyby nie było tego drugiego lockdownu, to udałoby się te wyniki zrealizować. I ma to duży wpływ oczywiście na całą naszą branżę wydawniczą. Dochodzi do pewnego tutaj przesunięcia też tych obrotów na rzecz podmiotów działających online. I jest też koledzy z zajmujący się badaniami rynku mówią, że oferty księgarni takich lokalnych były dostępne właśnie przez telefon, przez internet, dowożone i konsumenci bardzo chętniej korzystali z takich możliwości. Było chyba 11,5 miliona osób, które po raz pierwszy skorzystały z takiej oferty. I wydaje się, że właśnie to jest bardzo duże zainteresowanie i lokalne księgarnie po raz pierwszy podjęły się takiej formy sprzedaży. Więc widzimy, że zainteresowanie książkami i księgarniami lokalnymi jest wciąż duże. Czy ktoś z Was chciałby coś dodać w tym temacie? Myślę, że w Europie krajobraz jest bardzo różnorodny, heterogenny. Są takie kraje, gdzie państwa bardzo wspierały księgarzy, na przykład we Włoszech, i takie, gdzie sytuacja była katastrofalna. Pomyślmy o Portugalii. I również właśnie dobrze w tym kontekście mieć takie stowarzyszenie międzynarodowe, ponieważ w ten sposób oni mogą porównać się na przykład z Włochami, z tym, co się tam stało, i wtedy stwierdzić, że ich rząd potraktował niewłaściwie. I potem mieć już konkretne argumenty. Tam oni dostali od rządu na przykład 400 tysięcy w Portugalii, podczas gdy Włosi, tak jak mówiłam wcześniej, 30 milionów dostali dofinansowania bibliotek na zakupy książek. I to powoduje pewną frustrację, ale z drugiej strony można to komunikować w Brukseli. Można walczyć o wspólny pakiet pomocowy z tytułu koronawirusa. I w wielu krajach, pomyślmy na przykład o Węgrzech, w tych krajach, gdzie dochodzi do zachowań populistycznych ze strony władz, tu Bruksela może dużo powiedzieć i walczyć o różnorodność i pluralizm, wspomagając właśnie księgarzy. Myślę, że warto to powiedzieć raz jeszcze. Myślę, że o Węgrzech na pewno, między innymi, ale ważne jest też, że jakby wydawcy, myślę, że ze względu na wzrost czytelnictwa tak strasznie nie odczuli pandemii, jak księgarze, jeżeli nie zdołali jakby przejąć tych kanałów sprzedaży. Bo jednak większość ludzi kupowała książki online. Księgarnie, mimo że funkcjonowały w Polsce przez większą część roku, to no, miały o wiele mniej klientów. Nie znam danych, ale wydaje mi się, że nasze największe sieci sprzedażowe wcale nie wyszły z tego jeszcze ogromną ręką, no jeszcze się nic nie skończyło, prawda? No, mamy takie duże opóźnienia, jeśli chodzi o szczepionki, że należy się bać, że to potrwa co najmniej do końca tego roku, a to już jest niedobrze. Ale ja jestem statystycznie nieistotny, bo jestem wydawcą prawniczym, ale to był jedno z lepszych lat mojej działalności. Zapotrzebowanie na informację prawną było bardzo duże.
Jest to być może też taka szansa, bo mówiliśmy wcześniej, że koronawirus przyniósł też pewne szanse ze sobą, że rodzice z powodu pozamykania szkół w końcu zaczęli znowu czytać dzieciom. I tutaj z tego miejsca chciałbym raz jeszcze zaapelować do was wszystkich, którzy nas słuchacie. Naprawdę czytajcie dzieciom. Czytajcie dzieciom, bo kiedy dziecko nie zostanie oczarowane książką, to potem będzie miało problemy z opanowaniem czytania w szkole. I to potem się przekłada na wszystko, na wykształcenie, na karierę zawodową. Jeżeli w domu nie nauczyliśmy się tej techniki kulturowej, która jest tak piękna, to nigdy się tego nie nauczymy później. Tak, na przykład przewodniki mają teraz problem, bo nikt nie podróżuje. Ale te wydawnictwa, które wydawują książki dla dzieci, działają prężnie, więc naprawdę działajmy, czytajmy dzieciom. I zwłaszcza dla dzieci, które mają tło migracyjne, które mają inny język rodzimy, nie niemiecki czy nie polski, mogą w ten sposób się też uczyć i mogą uczyć tego języka dzieci, poprzez swoich rodziców, przepraszam, właśnie poprzez książki, więc warto dzieciom czytać. Piękny apel, Peter. Bardzo dziękujemy. To zwłaszcza do tatusiów chyba, żeby tatusiowie trochę się bardziej zaangażowali w czytanie. Zanim jednak popadnę znowu w swój entuzjazm dla czytelnictwa, cieszę się, że tyle tego entuzjazmu dzisiaj tutaj padło i jest tyle osób tak bardzo namiętnie podchodzących do czytelnictwa. Jest jeszcze jedno pytanie, takie natury ogólnej bardziej, jeżeli chodzi o same związki, stowarzyszenia. Jak funkcjonuje współpraca z osobami, które działają charytatywnie, które pracują bez wynagrodzenia? W jaki sposób można angażować się na tej zasadzie, charytatywnie czy dobrowolnie właśnie w tego rodzaju związkach? Włodek, jak to u was wygląda? Może mógłbyś coś powiedzieć? U nas z osób, które tutaj są, pieniądze bierze tylko dr Grażyna Szaszewska, bo reszta członków rady i prezes działają charytatywnie, ale gdybyśmy nie mieli prężnie działającego biura, które Grażyna prowadzi profesjonalnie, no i musi mieć za to wynagrodzenie, tak samo jak jej urzędnicy, no to nic byśmy nie zdziałali. Więc ja jestem, zawsze byłem zwolennikiem tego, że jeżeli chcemy, żeby coś było wykonane na czas, zaplanowane i zrobione, to tego się charytatywnie nie da zrobić. To musi być profesjonalna organizacja. Ale my mamy tutaj akurat bardzo taki fajny balans między profesjonalnym biurem a reprezentantami wydawnictw, którzy współpracują i czasami, no wiemy, tak jak Sonia teraz pracuje jako prezes Izby i członkowie rady, to czasem jest całkiem dużo pracy. Z kolei my jako wydawcy założyliśmy fundację, to się nazywa Fundacja Powszechnego Czytania, gdzie pracujemy całkowicie charytatywnie i staramy się właśnie o te działania, o których mówił Peter, czyli inspirowanie rodziców, żeby czytali, wpływanie na lekarzy pediatrów, żeby przepisywali rodzicom chorych dzieci czytanie, tego typu działania i one są całkiem efektywne. I tam zapraszamy do współpracy wolontariat. Ja też pracuję charytatywnie. To kosztuje mnie dużo czasu, ale też sprawia mi wielką frajdę. Cieszę się i właśnie żałuję, że nie jestem tutaj z wami bezpośrednio w Warszawie. Pewna filozofka niemiecka powiedziała, że świat będzie taki, jakim go zechcemy. Świat będzie taki, jakim go zechcemy. A to oznacza, że każdy może zadać sobie pytanie, w jaki sposób chce się angażować, mniej lub bardziej, ale w ten sposób przyczyniamy się do zmiany. Wiele osób rozpoznaje ten fakt. Jeżeli wszyscy będziemy robić chociażby niewiele, to nas posunie gdzieś do przodu. I tutaj wracamy znowu do lobbyzmu.
im więcej osób będzie się angażować również charytatywnie, tym bardziej będziemy wiarygodni jako organizacja, czy to FEP, czy inne organizacje, ponieważ będziemy mogli powiedzieć, u nas pracują osoby bezpłatnie, charytatywnie, angażują się na rzecz rynku książki. I wydaje mi się, że to jest też fajnie jest samemu coś zrobić. To daje energię do działania. Bardzo dziękuję. Nie widzę dalszych pytań. W związku z tym pytanie do Was obu, czy jeszcze koniecznie chcecie coś przekazać naszym słuchaczom? Jeszcze jakaś myśl zamykająca, czy kończymy? Bodek, chciałbyś coś powiedzieć? Ponieważ ja muszę za pół godziny dojechać na drugi koniec Warszawy, to wolałbym nie kontynuować, ale jeżeli są jakieś pytania, jestem gotów zostać. In ordnung, danke. Danke. Porządku, dziękuję. Ja chciałbym serdecznie podziękować organizatorom. Mam nadzieję, że następny raz dotrę do Warszawy. Uwielbiam też Kraków, piękne miasto. Życzę Państwu wielu radości płynących z książek i mam nadzieję, że polskie wydawnictwa będą w stanie osiągnąć swoje cele, a będzie im łatwiej, jak będą się zrzeszać w organizacjach, w tym w naszej. Bądźcie zdrowi, dbajcie o bezpieczeństwo i czerpcie przyjemność z książek. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Życzymy wszystkim zdrowia. Dzięki. Vielen Dank an Sie beide. Ich bedanke mich bardzo, bardzo panom dziękuję. Serdecznie dziękuję również organizatorom za zaproszenie do tej interesującej dyskusji. Również serdecznie dziękuję naszym tłumaczkom, dzięki którym mogliśmy się komunikować pomiędzy obydwoma językami. Z przyjemnością. No i w końcu dziękuję też Państwu, naszym słuchaczom. Dziękuję za Waszą uwagę, za wszystkie pytania, za wszystkie komentarze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało możecie napisać maila do Polskiej Izby Książek lub do Instytutu Goethego w Warszawie. Prosimy również o pomysły na kolejne wydarzenia. A kolejne, które zaplanowaliśmy, dotyczy rynku e-booków. Rynek e-booków w Polsce i Niemczech, trendy i najnowsze modele biznesowe. Chciałabym niniejszym Państwa zaprosić na 23 marca o godzinie 15. To samo miejsce, ten sam czas, czyli spotykamy się wirtualnie i więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia ponownie i też mam nadzieję, że w końcu spotkamy się znowu osobiście. A tymczasem życzę Państwu miłego popołudnia i wieczora. Do zobaczenia. Pozdrawiam z Frankfurtu. Dziękujemy.